Psalm 30 jest pieśnią człowieka, który doświadczył wybawienia przez Pana. Sam osobiście doświadczył tego, że Bóg z czegoś tam go wyprowadził. I co jest konsekwencją? Konsekwencją jest doświadczenie wolności, pokładanie nadziei w Panu. Skoro mnie przeprowadziłeś, to będziesz prowadził dalej. Ale konsekwencją jest też postawa wobec innych. Radości nie można ukryć. Nie warto ukrywać. Śpiewajcie razem ze mną. Śpiewajcie na cześć Pana, bo ja wiem, że Bóg jest moim wybawicielem, mnie przeprowadził, wyprowadził mnie z jakichś doświadczeń. Nie jest to taka prośba, no śpiewajcie, może wasza radość mnie też rozgrzeje. Może wasze śpiewanie mnie wciągnie. To jest odwrotnie. Moje serce jest przy Panu. Ja się dzielę waszą radością. Śpiewajcie ze mną. Oby ten psalm w nas taką postawę wytwarzał. Tego, który tak przeżywa relacje z Panem, że tego nie da się ukryć. Że to jest takie przekazywane. Trudno powiedzieć, zaraźliwe może, bo to słowo ma wydźwięk negatywny. Ale takie, że udziela się innym. To ja doświadczyłem i zapraszam was. Wejdźcie w to moje doświadczenie. Doświadczycie tego samego.